się wychował w kawalerce, razem z rodzicami, siostrami i młodszym bratem, gdzie przed obiadem czeka się w kolejce, żeby umyć ręce. Całą kuchnię ma we wnęce, mama sprząta u sąsiadów, żeby było floty, chociaż trochę więcej. On jest przekonany święcie, że pieniądze dają szczęście. Wcale się nie dziwię, przy takim starcie można życie potraktować chciwie. Za to ona, od pierwszych życia chwil rozpieszczona, Disneylandy, Peweksy, piętra w kolejnych domach. Nie ma się tu z czym afiszować. Jedna rzecz, brak jej w życiu miłości. Rodziców styl życia to wciąż za hajsem pościg. Ona myśli ciągle, pierdolę te pieniądze. I pomyśl dobrze, kto z tych dwojga mówi mądrze. On na obiad w domu jadał kaszę z masłem, czasem mama zrobi zupę z kurzych łapek. Ona w najlepszych restauracjach jada z bratem, rano na śniadanie łosoś do kanapek. Ona z podgrzewaniem kupiła łóżko wodne, taki bajer, choć do seksu trochę niewygodne. U niego tylko rodzice nie spali na piętrówce i on sam na polówce rozkładanej w przedpokoju przy lodówce. Ja jestem tylko narratorem, specjalnie historię tutaj wziąłem, nieskrajnie ekstremalne, ale przemyślcie maniurkę i gościa, którzy wyrośli w wyjątkowych okolicznościach. Miłość przegrywana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy ładnie. Ona kurwa, a on kradnie. Miłość przedawana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy ładnie. Ona kurwa, a on kradnie. Ona zaliczana do najbogatszych, jemu biedą z oczu patrzy. Jej na wszystko wystarczy, aż na to jego życie nie wygląda gładko. W bloku z brudną schodową klatką, nie mogąc znieść, że inni mają, on nie. Co ponadto, pieniądz Bogiem, żądza zdobycia nałogiem. Gdy płakała, słyszał, często milczał, czas mijał. Życie uczy cierpliwości, kompromisów. Całymi dniami głuchy ojciec składał wysyłkową sprzedaż długopisów. On przyglądał się bezradnie biegowi zdarzeń. Brak perspektyw, brak marzeń, brak korekty postępowania skłania, by zapomniał, co dla niego najważniejsze. To rodzina kochająca bardzo, właśnie tacy, którymi często gardzą. Jej rodzice, prostacy, dorobkiewicze, znani na całą dzielnicę. Miłość przedawana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy ładnie. Ona kurwa, a on kradnie. Ona czuła brak duszy bratniej, brak uczuć, innym nie dawała odczuć po sobie, bo sama odizolowana, w szkole manier, tylko dla panien z wyższych sfer, ponad normę zadbana, podrabiana na Cameron Diaz. W życiu wypas, szofer wszędzie ułatwiał przyjazd. Bywała kapryśna przez samotność, hajs dla niej element nieistotny. On nie zaznał jacuzzi, łóżek wodnych, chodzi ubrany niemodnie, nie stać go na wino. Często widzę, jak przemyka z wkurwioną miną. Co takiego nastąpiło, że łączy ich opis? Okoliczności wyjątkowe, nie na popis. Wówło, bez żadnej kopii. On spacerował, myśląc, skąd wziąć kasę. Ona zapłaciłaby, by iść na spacer z kimś. Ta myśl nie dawała im spać, na co mnie stać? Choć każde myśli o czymś innym, problem nagminny. On i ona mają niestety. On pomylił priorytety, oddałby rodzinę kochającą za monety. Za to ona, uwięziona w hajsu szponach, chciałaby być wreszcie jako osoba zauważona, nie jako posiadacz konta w banku S-klasy. Dom, basen, co tu dużo gadać, takie czasy, bo to Polska, nie elegancja, Francja. To drogi życia, takich odróżniły dwie potężne siły, pieniądza i miłości. Miłość, czyli ona, pieniądz, czyli on, wrośli w WWO, wyjątkowe okoliczności. Miłość przedawana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy ładnie. Ona kurwa, a on kurwa.